zrobiłam to na aż, uwaga, 2 tygodnie, bo jestem już po sesji. Jeszcze nie powiem, że wszystko zdałam, bo właśnie dzisiaj jest niedziela i czekam na wyniki ostatniego egzaminu, ale prawdopodobnie tak, może nie powinnam tak zapraszać, ale raczej wszystko znam i mam ferie, więc przyjechałam właśnie do domu trochę odpoczywać, ale trochę też pracować, więc to wszystko wam pokażę. Dzisiaj jest niedziela, taki wiecie, luźny dzień, ja też dzisiaj trochę pospałam, musiałam odespać ten cały szalony czas. Rozpakowałam się, bo przyjechałam tu z ogromną walizką, więc na trochę jednak tutaj jestem, więc żeby nie robić w walizce, wpakowałam się trochę do mojej pustej szafy. Proszę bardzo, ja mam bieliznę i torebkę i gumy do ćwiczeń wzięłam, żeby ćwiczyć, strojów na siłowni nie wzięłam, bo zamówiłam nowe tutaj i mi przyjdą. Tu mam różne bluzyczki, spodenki, długie, krótkie. Jeden taki sobie wziąłem, ciepły sweter, tu mam jakieś bluzy, tam mam piżamy i jest tak dużo, bo po prostu zawsze jak z Warszawy, wracam do Warszawy stąd, to mi się już moje piżamy nie mieszczą w walizce i zawsze je tu zostawiam w Świdnicy, więc jeszcze zapomniałam o tym, więc przywiozłam tu takie piżamy jeszcze z Warszawy, więc moja kolekcja piżam w Świdnicy się powiększa. Tu mam jeszcze strój kąpielowy, bo planujemy jechać w góry, a od 12 znów otwierają baseny, jej! A na górze mam rzeczy takie narciarskie, mega ciepłe właśnie też w góry i też się przydadzą. Bo właśnie w przyszły weekend, ten walentynkowy, planowaliśmy jechać właśnie gdzieś w góry i się okazało, że właśnie na ten weekend otwierają już trochę więcej świata, więc może się uda z niektórych rzeczy skorzystać. Także ja sobie dziś pospałam, bo byłam po wczoraj mega zmęczona. Jak siedzicie insta, to wiecie, że wstałam o 4:30, żeby pojechać do Łodzi, bo dużo się tam będzie działo. Chcecie mini sneak peek? Chcecie. Wiem, że chcecie. Trzymajcie. Dzień dobry widzowie Oli. Ola z tej strony. Pozdrawiam z łóżka. Znów się tu spotykamy. Nie sądziłam, że znów tu wrócę tak szybko. Dzisiaj jest który? 6? Szósty. Czekaj. Tak, szósty, bo jutro 7 niedziela kończymy zbierać dla wośpu. Szef nie będzie na wierzchu, a szef będzie zamknięty. No, w środku, w ten sposób. Spoko. Ludzie się różnie z tym obchodzą. Zresztą sama wiesz, jak to wygląda na wierzchu dresa. Wiem. Więc trzeba szukać takich rozwiązań, żeby jak najmniejsze prawdopodobieństwo zniszczenia. Dla mnie na przykład wygodniej, jak przyjdziesz tutaj, jak będą wzory, nawet żeby ewentualnie od razu zrobić poprawki. Tak, no to tak róbmy, że po prostu masz cokolwiek gotowe i ja wsiadam, przyjeżdżam. Dobra. No bo one szły, no ale jakby to tu wynikło z tej konstrukcji, że to wiesz, szło na kark. No mam nadzieję, że screeny porobiłaś. Tak, film nagrałam, zaraz wrzucam. Dobra. No, także dzieje się dużo, będzie ciekawie, nic jeszcze nie zdradzam. Jakby, no dobra, już trochę zdradzam, wam właśnie tak pokazuję, ale ja tak już bym chciała wam po prostu opowiedzieć, wszystko pokazać i w ogóle, ale jeszcze nie mogę, no ale skoro moje dresiory tak wam się spodobały, to stwierdziłam, że no nie można na tym zakończyć, no. I myślę, że potrafię zrobić coś więcej, nie tylko dresiorki, co wam się spodoba. Zaraz będzie już 14, ja właśnie zjadłam sobie obiad, tęskniłam za takimi domowymi obiadami mojej mamy, taki wiecie, typowy polski obiad. A teraz siadam, mam tu moją kosmetyczkę i się zaczynam malować, bo dzisiaj mam taki dzień, że nagrywam dla was kilka kampanii, robię trochę zdjęć i ogólnie taki dosyć luźny dzień, po prostu załatwiam to, co miałam zaplanowane wcześniej i planuję cały przyszły tydzień, więc w sumie to mam robić. Przyjechałam do domu na prawie 2 tygodnie, więc będę tu siedzieć i nagrywać, bo przywiodłam ze sobą też dużo sprzętu do nagrywania, więc powiem wam, że łapie mnie taka nostalgia. No jakby nie mieszkam, to już zaraz będzie pół roku i no byłam tu już, nie wiem, te 3 razy od kiedy się wyprowadziłam, czy 4, ale im jakby dłuższy czas już tu nie mieszkam, to tym większa nostalgia mnie łapie, jak tu przyjeżdżam, taki większy dystans mam od tego pokoju, że nie czuję się tutaj, wiecie, już tak jak u siebie, tylko tak właśnie taki, wiecie, mój pokój, no może nie z dzieciństwa, bo w sumie takie wczesne dzieciństwo do 10 roku życia spędziłam gdzie indziej, tutaj mieszkałam od 10 roku życia, ale no łapie taka nostalgia, no fajnie tu jest. Zobaczcie, jest moja cudowna ściana, za którą strasznie tęsknię w Warszawie. Tu jest pusta ściana, bo te lampki są ze mną w Warszawie. Proszę bardzo, mój dzisiejszy outfit, spodnie to Mykonos, Alexis Olay dress code, top Mosquito i świąteczne skarpetki, które dostałam od Pauli. O, fajnie tu być, fajnie. I would say we were good together. I would say we had fun. But our trails will never run forever.
Cześć kochani, dzień dobry, witam was w kolejny poniedziałek, bo już jesteśmy po tym wyjeździe w góry. Słuchajcie, było tak zimno, że chociaż wzięłam ze sobą sprzęt, to bałam się go wyjmować, bo po prostu było no mega zimno. Musiałam właśnie przed chwilą zmienić baterię w aparacie, bo ta, która była ze mną w górach, mimo że tego aparatu nie używałam, padła. Mam nadzieję, że tutaj zimno żadnych większych destrukcji nie zrobiło, tylko że mi się ta bateria rozładowała i nie będzie tutaj żadnych większych skutków, ale nic nie nagrywałam, bo po prostu ciągle chodziliśmy po górach, była piękna pogoda, byliśmy na Kuligu, no i było mega zimno, więc tam tylko coś na Insta wam wrzuciłam i to był, wiecie, taki walentynkowy weekend, trochę miałam urlop, odpoczynek i tak. Dzisiaj jest poniedziałek i wracamy już na pełne obroty, ale nie o tym chciałam wam powiedzieć. Dzisiaj jest 15 lutego, mój tato ma 17 urodziny, ale chciałam wam pokazać właśnie prezent, który zrobiłam też właśnie dla mojego taty z okazji urodzin. Dajcie znać, czy wy też tak macie, ale ja często robiąc prezenty dla mamy albo dla taty, kupuję im coś do domu, albo tak wiecie, jakby robię coś z zamysłem o ich, o nich obojgu, więc te prezenty w sumie wychodzą takie dla nich oboje i tak chyba też wyszło w przypadku tych urodzin, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś na dole w salonie była taka czerwona ściana, właściwie było dużo takich czerwonych akcentów i nie wiem, tak ze 2 lata temu moja mama to wszystko pozmieniała na takie srebrne, błyszczące i właśnie chciała też wszystkie dodatki w domu pozmieniać na takie srebrne i właśnie moi rodzice tutaj narzekali, że chcieliby coś zrobić na klatce schodowej i tak dalej, więc zobaczcie, co im zrobiłam. Więc zrobiłam im mały makeover naszej klatki schodowej w domu i zamówiłam im plakaty oraz ramy z Desenio, bo sama mam je w mieszkaniu, jak dobrze wiecie, i jestem z nich ogromnie zadowolona, także postanowiłam, że dla nich też to będzie świetny pomysł właśnie tutaj na taką małą zmianę i spełnienie ich marzeń o troszeczkę zmianie wystroju tutaj w domu. Ja mam w mieszkaniu czarne drewniane ramy, moi rodzice zdecydowali się na takie srebrne metalowe i wybrali sobie takie obrazy. Tutaj jeszcze nie mamy odklejonych tych takich folii ochronnych. Może to zaraz zrobię z wami, bo wszystko w ogóle z Desenio zawsze przychodzi tak idealnie zapakowane, także zobaczcie, tutaj jest taki abstrakcyjny troszeczkę obraz. Tutaj jest taki chyba księżyc zachodzący, nie wiem, ale pięknie to wygląda. I tutaj też jest taki obraz, w ogóle całkiem inny klimat niż te, które ja mam w mieszkaniu. Ja gustuję w bardziej takich minimalistycznych bądź tropikalnych, ale zobaczcie, że na Desenio no znajdziecie tak naprawdę każdy styl, tam jest kilka tysięcy tych wzorów plakatów do wybrania, oczywiście wszystko w różnych rozmiarach i te ramki też są z Desenio. Także troszeczkę przedwczesny prezent, ale już wiem, że bardzo udany, bo udało nam się to wszystko zamontować już kilka dni temu. No zamówiłam to od razu do rodziców jeszcze przed moim przyjazdem, także są bardzo zadowoleni, zwłaszcza tata, bo to jego prezent urodzinowy, także ekstra. Ja też w ogóle zamówiłam kilka plakatów do mojego mieszkania nowych, żeby trochę pozmieniać na wiosnę wystrój i się niesamowicie cieszę, bo ja, tak jak wiecie, kocham takie zmiany w mieszkaniu i to chyba w ogóle odziedziczyłam po mojej mamie, która właśnie tutaj też chciała zrobić taki mały makeover, więc cieszę się, że przy pomocy Desenio, przez to, że ja z Desenio współpracuję, mogłam im, jej, mojej mamie, moim rodzicom to umożliwić i właśnie od Desenio dostałam też dla was kod Alexis Ola 30 i on daje minus 30% na wszelkie plakaty. Nie dotyczy to ram i plakatów z kategorii handpick i personalizowanych, z tego co pamiętam. To i tak zostawiam wam wybór kilku tysięcy dobrych plakatów do wyboru, więc zostawiam wam do wszystkiego linka w opisie. A ja, tak jak wspomniałam, dzisiaj mam taki mniej medialny dzień. Dzisiaj mam dużo pracy przy kompie, muszę też ogarnąć właśnie po wyjeździe, rozpakować torbę i wrzucić do prania, żeby wyprać już tutaj te wszystkie rzeczy przed przyjazdem, przed powrotem do Warszawy, bo powiem wam, że jak przyjeżdżałam tutaj z Warszawy, jak wyjeżdżałam z Warszawy zaraz po sesji, to w ogóle miałam ten spraw na głowie i przez tą sesję nawet nie zdążyłam wyprasować prania i mam nadal w Warszawie już drugi tydzień czekające, a jak wrócę będą 3 tygodnie, czekające 2 wyprane pralki na prasowanie, więc ogólnie cudownie, także tak, muszę teraz tutaj trochę ogarnąć i żeby mi się tutaj przyjemniej pracowało i biorę się do pracy. O, a tu taka piękna pamiątka po walentynkach. Teraz na wieczorny trening miała być tylko yoga, ale właśnie dostałam telefon, że za jakąś godzinkę, pewnie półtorej, jedziemy na mojego ulubionego maestro do Maka i na moje ulubione frytki. Lepsze są łódeczki, ale teraz są zakręcane frytki z sosem śmietanowym i testuję sobie mój nowy secik do ćwiczeń z Gingamuru. Dzień dobry, jest przed 8, więc bardzo chce mi się spać. Zawsze od roku właściwie, jak wstaję o takiej godzinie, to jestem z siebie niesamowicie dumna i uważam to za duże wydarzenie, bo tak jak wiecie, od kiedy zaczęły się lekcje online, to ja jeszcze będąc w liceum praktycznie tych lekcji nie miałam. Studia zazwyczaj mam od godziny 10, więc wstawanie o takiej 7-8 to
to naprawdę jest godne podziwu. Jedziemy do szpitala, słuchajcie, spokojnie, nic się nie stało. Idziemy do szpitala, bo skoro już tutaj jestem, to wiecie, w Warszawie życie się szybko toczy i w ogóle bardzo przeraża mnie to, jak będę zmuszona pójść w Warszawie do jakiegoś urzędu, szpitala, przychodni, czegoś takiego, bo w Warszawie jest multum ludzi i tam zawsze są kolejki, więc stwierdziłam, że skoro jestem tutaj, to tutaj zrobię sobie po prostu wyniki z krwi. Tak po prostu, żeby być pewną, że wszystko jest u mnie w porządku i tak dalej. Także świecę tutaj przed wami przykładem i was też zachęcam do regularnych badań, to jest bardzo ważne. Będę sobie robić takie, wiecie, zwykłe podstawowe badania, to znaczy takie trochę rozszerzone, ale to nie będzie nic wymyślnego, z wymyślnych rzeczy jedynie będę robić próby wątrobowe, tak to się chyba nazywa. Po prostu taki specjalny pakiet, który jest w laboratorium przy moim szpitalu pod osoby, które zażywają antykoncepcję hormonalną, co, tak jak wiecie, od 1,5 roku robię ja. I tak się składa, już wam to zapowiadam na Instagramie, że planuję ją odstawić. I to jest moje ostatnie opakowanie, jeszcze mi zostało 6 dni, nie, sorry, 5 dni, dziś jest środa, więc do końca tygodnia tylko je biorę i bye bye. I też kiedy powiedziałam wam o tym na Instagramie, dużo z was pytało co, jak, dlaczego, czy nagram taki ostatni, trzeci film, taki wiecie, podsumowujący te moje 1,5 roku brania tabletek, czemu przestałam, co się zmieniło i tak dalej, więc taki film mam w planach nagrać, więc też te wyniki mi powiedzą więcej na temat mojego organizmu, czy coś się po tych tabletkach po 1,5 roku zmieniło, więc ten update będzie w tym filmie o tabletkach. Ale tak, już nie przedłużając, jedziemy do szpitala na badania. Powiem wam, że naprawdę się boję tego pobierania krwi. Jeżeli znacie mniej więcej moją zdrowotną historię sprzed lat, to no, miałam w życiu wiele razy pobieraną krwi, wiele razy też było to zrobione źle, więc mam trochę traumę, ale słuchajcie, dorosłość. Dorosłość zaczyna się właśnie w tym momencie, kiedy jedziesz tam dobrowolnie się poddać i to jest swój pomysł, żeby ci pobrali krew. Chyba jestem już dorosła. Dobra, ale żeby tej dorosłości nie było tak za dużo, to ja z mamą. Wróciłam, powiem wam, że nie było tak źle. A to dowód. Jakoś z dzieciństwa gorzej to zapamiętam. Nie miałam pobieranej krwi milion lat dosłownie. Jakoś zapamiętałam to uczucie jako takie, wiecie, wkłucie, że czuję tą igłę w środku i tak dalej, a to było takie... No, nie powiem, że jak tatuowanie, to jest tak jeżdżenie igłą i takie drapanie jakby po skórze. Tutaj jednak to wchodzi, wiecie, tak do środka, a zwłaszcza, że tam na 7 różnych badań miałam pobraną krew do 4 różnych próbówek, więc trochę tej krwi mi upłynęło, ale czuję się lepiej niż po jakiejkolwiek szczepionce. Tada! Czekam na wyniki do wieczora. Trening zrobiony, aż sama byłam w szoku, że się nie czułam jakoś słabiej po tym pobieraniu krwi, ani nic, praktycznie w ogóle go nie czułam, więc pozytywne zdziwienie, ale tak, trening zrobiony, ja wykąpana, drugie śniadanko zjedzone, właśnie się pomalowałam i idziemy robić fotki dzisiaj. I to na dworze w śniegu, trzeba skorzystać z ostatnich śniegowych dni, bo słuchajcie, topi się już wszystko. Okej, zdjęcie zrobione, obiadek zjedzony, postanowiłam, że zostawię sobie jeszcze na chwilę tę ścianę, bo ogólnie to są plakaty, które ja sobie już zamówiłam do mnie, do mieszkania, tak jak już nie pamiętam, czy wam wspominałam, czy nie, ale stwierdziłam, że chyba tak fajnie wyglądają tutaj, że zrobiłam taką różaną ścianę, tak jak widzieliście i chyba ją tutaj zostawię, a zamówiłam tyle tych plakatów, że do Warszawy jeszcze i tak ich sporo zabiorę, także może to zostawię, bo ta ściana jednak tutaj bez tych starych lampek jest dosyć pusta, ale ja z powrotem jestem w moim stroju z Jim Glamour, bo dzisiaj super mi się jakoś w nim siedzi, nie wiem, taki wiecie, dobrze się w nim czuję, poprawiłam sobie makijaż, trochę przyciągnęłam sobie kreski do środka i stwierdziłam, że skoro już mam tą ścianę i jestem dzisiaj ogarnięta, to nagram dla was film, taki Q&A, nie wiem, który film się pojawi pierwszy, wydaje mi się, że ten vlog, także będzie Q&A, takie trochę specjalne Q&A niebawem na kanale, także się teraz zabieram za jego nagrywanie. Film nagrany minęła jakaś godzina, może nawet trochę więcej. Mój pokój to jest jeden wielki syf, jak zawsze po całym dniu nagrań i robienia zdjęć, ale nie mam teraz do tego głowy. Słuchajcie, lecę do kuchni, do mamy, bo dzisiaj mój tato ma urodziny i będzie wieczorem urodzinowa kolacja z znajomymi i z torcikiem i idę przygotowywać coś. Będę robić
koreczki, takie, które ja też ostatnio robiłam dla swoich znajomych w Warszawie, jak robiłam jakąś imprezkę, czyli pomidorki koktajlowe, mozzarella i salami. I będę robić takie mini pizze z ciasta francuskiego. Ciasto francuskie z pieczarkami, z serem, szynką, z ketchupem, oregano zawinięte i pokrojone w takie rolsy, więc... A zaraz wam pokażę zresztą, jak to robię, bo zabieram was do kuchni. Jest już po godzinie 11, urodziny udane, dzień jak najbardziej też, dzień się już kończy i kończy się też już mój pobyt w domu rodzinnym w Świdnicy, ponieważ mamy już czwartkowy wieczór, czwartkową noc, nie, co ja gadam, środowy wieczór, środową noc, jutro czwartek to mój ostatni dzień tutaj, mam jeszcze do dopięcia kilka rzeczy, które trzeba załatwić przed moim powrotem do Warszawy, kilka spotkań jeszcze z przyjaciółmi, po prostu ostatnie chwile w domu, dlatego chciałabym już dzisiaj skończyć tego vloga, żeby wam go puścić jeszcze przed wyjazdem i żeby już, wiecie, móc sobie na spokojnie tutaj te ostatnie chwile w domu spędzić bez jakiegoś stresu tutaj takiego, wiecie, filmowego, więc się cieszę, że też dzisiaj dużo mi się udało zrobić. No i co, koniec moich ferii, wracam do Warszawy, czeka na mnie tam dużo obowiązków, po pierwsze dwie pralki do wyprasowania, dużo paczek do poodbierania w ogóle z jakichś dziwnych punktów sklepów dookoła, bo nie było mnie, więc kurierzy oczywiście zostawiali to wszędzie wokół. No i od poniedziałku powrót na studia, powiem wam, że się tak jak się mega dziwnie czułam, kiedy tu przyjechałam, tak teraz się mega dziwnie czuję znów stąd wyjeżdżając, czuję się jakbym wyjeżdżała w jakąś podróż. Pamiętacie jak pierwszego dnia, te dwa tygodnie temu, kiedy zaczynałam tego vloga, mówiłam wam, że tak się obco czuję w tym pokoju, fajnie tu wrócić, a teraz znów się czuję jakbym nigdy stąd nie wyjechała, jakby tych 5 miesięcy w Warszawie w ogóle nie było, a teraz znów tam wracam i znów wrócę do takiego mega samodzielnego życia, gdzie nikt mi nie zrobi herbaty, nikt mi nie zrobi kanapeczki. Śmieszne jest życie w takich dwóch rzeczywistościach, no ale tak teraz wygląda moje już dorosłe życie, także mi już nie pozostaje nic innego jak serdecznie podziękować wam za oglądanie tego vloga. Przypominam wam, że na początku opisu znajdziecie kod i link do Desenio, który da wam -30% do 25 lutego, czyli to jest chyba czwartek włącznie. No i co, dzięki wam za oglądanie, proszę zostawcie komentarz z waszą opinią, kciuka w górę oraz subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, także ja już nie przedłużam. Dziękuję wam serdecznie za obecność, życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!